Ponad 1000 zawodników z 25 krajów weźmie udział w 17 Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych, które właśnie rozpoczęły się na terenie naszego województwa, w tym Sosnowcu. My spotkaliśmy się z Polonią z Kanady. Za nami pierwszy mecz. Polonia grała z Argentyną. Proszę nam powiedzieć, jak poszło? Zremisowaliśmy pierwszy mecz 1-1, a no, lekko przeważała Argentyna, ale zostawiliśmy wiele serca na boisku. No, jesteśmy zadowoleni z remisu, także jutro mamy mecz z Ukrainą i powinno być dobrze. Skąd panowie przyjechali tutaj do Sosnowca? Z Kanady. Większość jest z Mississaugi i okolic Toronto. Czy często ze sobą grywacie, czy to jest takie na szybko złożony jakiś team? Nie, to jest drużyna połączona z dwóch polonijnych drużyn w Kanadzie, Lakeshore United i Olympia Toronto. Także bierzemy udział w rozgrywkach ontaryjskich. No i jesteśmy w czubie tabeli tam, także gramy, trenujemy, jesteśmy w formie. No to gratuluję bardzo. Ile lat już pan jest w Kanadzie? Ja jestem w Kanadzie od 20 lat i tak jak mówię, co 2 lata przyjeżdżamy tutaj właśnie do Polski na igrzyska polonijne i spędzamy fajny czas. Czy były już jakieś wcześniejsze sukcesy Polonii? Tak, były. We Wrocławiu wygraliśmy złoto, a w Kielcach niestety zajęliśmy 4. miejsce. Tylko że w Kielcach było więcej drużyn, bo było tych drużyn 12. Jak masz na imię? Tnasie. Skąd pochodzisz? Toronto. Na jakiej pozycji grasz? Prawie pomocnik. Ile lat już grasz tutaj z polskimi zawodnikami? Z polskimi chłopcami gram jakieś 3 lata. Na terenie Sosnowca toczyć się będzie rywalizacja w następujących dyscyplinach. Lekkoatletyka, piłka nożna, szachy oraz tenis stołowy. Impreza zawita także do Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Chorzowa.